Zajks powstał, zanim powstało polskie ustawodawstwo. Bo powstał w 1918 roku, chwilę po tym, jak Polska dorobiła się niepodległości i już od tego czasu, czyli już ponad 95 lat, Zajks zajmuje się reprezentowaniem twórców w Polsce, a od 1926 roku także twórców zagranicznych z Europy, a rok później ze Stanów Zjednoczonych. Dzień Prawa Autorskiego jest okazją do tego, aby wręczyć autorom nagrody Stowarzyszenia Autorów Zajks za twórczość za rok miniony. Spotykamy się po raz 46 na uroczystości, kiedy twórcy twórcom wręczają nagrody. Nagrody literackie za tłumacze. To jest nasza grupa. Druga grupa to są nagrody za Warszawiana. Kolejna grupa to są nagrody w dziedzinie sztuk wizualnych, którą dzisiaj dostał Andrzej Ludziński, a wcześniej dostał Leon Tarasewicz czy pani Abakanowicz. Jest również nagroda za popularyzowanie muzyki rozrywkowej. Jest nagroda za promocję polskiej muzyki współczesnej. Jest nagroda imienia Krzysztofa Teodora Teplica w dziedzinie filmowej oraz nowa, najnowsza nagroda to jest za twórczość dla dzieci. To nie jest nagroda, że człowiek przypadkowo dostaje, tylko to jest dostaje od ludzi, którzy muszą docenić. To jest, można powiedzieć, taka trochę Oscarowa zasada, że w dziedzinie literatury przyznają sami literaci, w dziedzinie tłumaczeń sami tłumacze, w dziedzinie filmu sami filmowcy, w dziedzinie muzyki sami muzycy. Więc jest to nagroda bardzo ważna i ceniona przez autorów ze względu właśnie na tą środowiskową jej wartość. Dla nas, dla twórcy, to jest ważne, gdy dostajemy nagrody od nas właśnie, od twórców. No i słuszne zresztą, że stowarzyszenie tak wielkie i tak stare, no bo już 100 lat prawie dobiega, 100 lat dobiega, zajmuje się również tym, żeby oceniać pracę swoich członków i nie tylko, ludzi, którzy pracują w tych dziedzinach, którymi zajmuje się Zajks. Wiele z tych naszych postaci dzisiejszej uroczystości to są wielcy, wybitni twórcy, czyli ulega człowiek pewnemu wzruszeniu, zakłopotaniu. To jest fascynujące miejsce, bo chyba nie ma w Polsce drugiego takiego, żeby później aż tylu znakomitych ludzi spotkać. Bardzo się cieszę, bo to jest takie przyznanie mi tej nagrody, to jest poświadczenie tego, że to, co robię, jest potrzebne. Dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, bo ja jestem członkiem Zajks od 1975 roku. Było to dla mnie prawdziwym zaskoczeniem, kiedy siedząc gdzieś tam z tyłu, dowiedziałem się, że dostałem Złoty Krzyż Zasługi za działalność kulturalną od pana prezydenta Komorowskiego, wręczony dzisiaj w Towarzystwie Autorów Stowarzyszenia Zajks, moich kolegów, koleżanek. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie, wielka uroczystość. Cieszę się, że to jest przyznane w Dniu Ochrony Praw Autorskich, tak? To jest bardzo ważne, bo oj, jakże nam jest potrzebna ta ochrona praw autorskich. No to życzmy sobie wzajemnie wobec tego, żeby nas bronili i chronili. Tak, żeby Zajks nas chronił.